Spotkanie siódmej w tabeli energii z zajmującym czwarte miejsce Oskarem Przysucha rozpoczęło 24. kolejkę czwartej ligi. W sobotnie przedpołudnie na stadionie przysportowej Kozieńczanie podejmowali zespół, z którym u siebie jeszcze nigdy nie przegrali. Co więcej, nie stracili nawet punktów. Jeśli wierzyć zatem statystykom, była doskonała okazja, by po raz pierwszy od czterech spotkań, czyli od końca października ubiegłego roku, kibice nie opuszczali stadionu przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Oskar wprawdzie był wyżej w tabeli i świetnie rozpoczął rundę, pokonując m.in. Broń na jej terenie. Lecz przed tygodniem wysoko przegrał u siebie z Pilicą. Energia rozpoczęła spotkanie w wydaje się najmocniejszym obecnie składzie. W bramce Emil Piaseczny. Obrona Łukasz Szary, Michał Lament, Bartłomiej Janiszewski i Michał Janik. W środku pomocy Bartłomiej Michalski i Andrzej Kalinka. Przed nimi Wiktor Putin. Na skrzydłach Piotr Czerwiński i Eugeniusz Kołodziejczyk, a na szpicy Daniel Ciupiński. Starcia Energii z Oskarem zwykle obfitowały w emocje i dużo bramek. Średnio padało ich ponad 4 na mecz. Jednak patrząc na pierwsze minuty sobotniej konfrontacji, norma ta wydawała się nie do wyrobienia. Bo jak zdobywać bramki, skoro nie ma się ku temu prawie żadnych okazji? Pół godziny gry to jedynie niecelny strzał z dystansu Michalskiego i kilka niedokładnych, niegroźnych dośrodkowań. Z bardzo wyraźnej przewagi optycznej gospodarzy nie wynikało zatem żadne zagrożenie w polu karnym Oskara. Jedyną korzyścią było trzymanie gry z dala od własnej bramki. Gdy i to się zmieniło, goście szybko zwietrzyli szansę na gola. Pierwszą, można powiedzieć, stuprocentową sytuację zmarnował w 30 minucie Grzegorz Obuch. Po zagraniu Pawła Maciejczaka minął się z piłką. Podobnie jak próbujący przeciąć to podanie Bartłomiej Janiszewski. Bardziej dokładni piłkarze trenera Bolesława Strzemińskiego byli już 5 minut później. Doskonałe zagranie między obrońców Daniela Witczaka do Jakuba Sapiei. Pomocnik uderza, piłka trafia w słupek, a akcję kończy pozostawiony sam sobie Grzegorz Obuch. Oskar od 35 minuty prowadził w Kozienicach 1-0. I takim wynikiem zakończyła się pierwsza odsłona. Wprawdzie energia nadal częściej była przy piłce, ale wszystkie akcje kończyły się jeszcze przed polem karnym. Druga połowa będzie lepsza, a nasi piłkarze przynajmniej powalczą o korzystny wynik. Ten, kto tak sądził, był w błędzie. Po zmianie stron tempo meczu nadal było dość leniwe i anemiczne. Choć były momenty. Pierwszy niespełna 2 minuty po wznowieniu gry. Po błędzie bramkarza głową uderzał Ciupiński i piłkę z linii bramkowej wybił Sapieja. No właśnie, z linii bramkowej czy już z bramki? O czym przekonani byli nasi zawodnicy. Powtórka nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Wynik pozostał bez zmian. Przynajmniej do 55 minuty. Tym razem nie popisał się drugi z golkiperów i jego koledzy z obrony. Piaseczny nie sięgnął piłki dośrodkowanej przez Bartłomieja Wodarczyka. Z błędu skorzystał Igor Piskorz i Oskar prowadził 2-0. Pytanie, gdzie byli obrońcy i kto pilnował niespełna 18-latka, który na murawie pojawił się 5 minut wcześniej. Defensywa Energii grała słabo. Błąd popełnił bramkarz, a reszta zawodników w przekroju całego spotkania dostosowała się poziomem. W zasadzie nie warto dużo mówić o tym, co działo się od straty drugiego gola. Wszystkie akcje gospodarzy, a za wiele ich nie było, spełzły na niczym, a łatwymi strzałami wprost w bramkarza ciężko odwrócić losy meczu. Kolejny moment, w którym coś więcej zadziało się na boisku, to już 5 minuta doliczonego czasu gry. Mateusz Awdziewicz fauluje poza polem karnym Łukasza Szarego. Bramkarz ogląda czerwoną kartkę i wylatuje z boiska. A że raptem niespełna 30 sekund wcześniej goście zrobili czwartą zmianę, między słupkami musiał stanąć gracz z pola, Adam Płóciennik. Z rzutu wolnego dośrodkował Michał Janik, a niepilnowany Andrzej Kalinka uderzeniem głową zdobył bramkę dla Energii. Bramkę dodajmy honorową. Sędzia Marek Lewandowski nie pozwolił już na wznowienie gry. Energia przegrała z Oskarem 1-2. Sporo można powiedzieć o sobotnim meczu, ale na pewno nie to, że było to dobre spotkanie w wykonaniu gospodarzy.